Jesteście gotowi? No to super. Jesteście gotowi? Słabo, jesteście gotowi? O to chodziło, tak. I słuchajcie, za tydzień w niedzielę w Krapkowicach też bądźcie gotowi. Uwaga, uwaga, odliczamy. 5, 4, 3, 2, 1. Ale poszło. Jak mało to się nie pierdnął. Ale jest dobrze, słuchajcie, zawodnicy już wiedzą, że spokojnie płyną, idą w kierunku bojki. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, cieszymy się bardzo, że są. No i oby wygnali cali zdrowi. Tu oczywiście z tej Ukrainy będziemy musieli wszyscy zejść. Proszę Państwa, Jaruga jest już. Ostrożnie, żeby ci nic się nie stało. Mamy drugiego zawodnika finiszującego na pływanie indywidualnym. Wiktoria, brawo! Brawo! Dawaj, Wiki! Biegiel! Przypominam, że z rowerem udajemy się właściwie poza nasz obiekt. Tam się przesiadamy. Na 44. minuta rywalizacji właśnie mija. No i powoli będziemy wypatrywać kolarzy, którzy będą kończyć swoje zmagania. Adrian tutaj, prawda, Wiksa. Biegnie do kolegi swojego ze zmiany, czyli kolejna sztafeta, popijając wodę. I proszę, już tutaj świeżutko biegnie z numerem 50 sztafeta. Tak jest, to jest numer 9, to jest Dorota, Joanna, Agata, Zdzieszowice. No i chłop żelaza 172. Jest też koleżanka Wiksa, młodsza od mamy. No i mama dzisiaj była mocniejsza na rowerku. O, proszę bardzo, i mamy na drugą pętlę kolegę z numerem 55, tapeta. Chodźcie panowie, i zaraz w prawą stronę, dokładnie. Obserwujcie, co się dzieje przed wami. Tak jest, ciśniemy, koziołek ciśnie, 195. Prawda, kolega Hańcza, kolega Kozie. Numer 28, ręce poproszę,